Czy mogę sam zamontować oświetlenie w basenie? Wszystkie akcesoria basenowe, które wymagają osadzenia w nietce basenowej, czyli także oświetlenie, są montowane przez naszych fachowców jeszcze zanim basen opuści fabrykę lub wyjątkowo u Ciebie na miejscu. Jest to zazwyczaj usługa bezpłatna. Jeśli sam ingerujesz w konstrukcję niecki, automatycznie tracisz gwarancję na basen. Gdzie powinny być zamontowane lampy w basenie? Lampy montujemy na płaskich powierzchniach ścian basenu. Aby ustalić odpowiednią liczbę lamp do Twojego basenu, skontaktuj się z naszym działem handlowym. Lampy rozmieszczamy tak, by Cię nie oślepiały. Nazywamy to efektem oświetlenia pośredniego. Najlepiej zamontować je po stronie, z której patrzysz na basen. Do basenów o długości do 7,5 metra zalecamy minimum 2 lampy. Do basenów dłuższych co najmniej 3. Najlepszym rozwiązaniem jest zamontowanie 2 świateł o kolorze białym i jednego światła kolorowego. Gdzie zamontować transformator do lamp? Transformator montujemy w maszynowni. Im większa odległość od maszynowni, tym grubsze kable stosujemy. Jeśli maszynownia znajduje się daleko od basenu, na transformator można wyznaczyć specjalne miejsce bliżej basenu, do którego będzie dostęp. Dodatkowe informacje znajdziesz w instrukcji montażu lamp. Lampy LED czy halogenowe? Najważniejsza jest tu estetyka i po prostu to, co Ci się podoba. Lampy LED zużywają mniej energii elektrycznej, ale dają światło punktowe. Są dostępne w różnych wariantach, na przykład RGB, zachwycające swoimi różnorodnymi kolorami. Z kolei lampy halogenowe zużywają więcej prądu, ale dają dużo szerszy promień światła, dzięki czemu możesz uzyskać mocniejszy efekt oświetlenia basenu. Polecamy lampy halogenowe o mocy 300 W. Czy muszę spuszczać wodę z basenu, aby wymienić żarówkę? Lampy basenowe są tak skonstruowane, że spuszczanie wody nie jest konieczne do wymiany żarówki. Należy jedynie odkręcić wkład lampy, wyciągnąć go ponad powierzchnią wody i wymienić żarówkę. Umożliwia to kabel długi na około 1,5 metra, którym przymocowany jest wkład. Nie wymienia jednak żarówki będąc w basenie. Do czego służy transformator? Jest to urządzenie niezbędne przy podłączaniu lamp basenowych zarówno halogenowych jak i LED. Ich zastosowanie jest konieczne w przypadku instalacji niskonapięciowych. Urządzenia obniżają napięcie sieci do niskiej wartości. W związku z tym muszą spełniać określone wymagania bezpieczeństwa dotyczące np. pojawienia się napięcia sieciowego. Zawierają wyłącznik termiczny zabezpieczający przed przegrzaniem i najczęściej także bezpieczniki zwłoczne przystosowane do napięcia wejściowego 230 V.